wchodzimy pod jedyny zachowany fragment murów obronnych Krakowa z jedyną zachowaną bramą miejską. To jest brama floriańska. Myśmy kiedyś mieli w sumie 7 bram prowadzących do miasta. W tym momencie zachowała się tylko ta. Od tej strony na bramie znajduje się wizerunek świętego Floriana, który jak się przyjrzeć, to trzyma w prawej dłoni taką konewkę, no może nie konewkę, ale jakiś taki rondel, z którego polewa wodą płonący kościół. Święty Florian jest patronem strażaków między innymi, więc dlatego on przedstawiony jako ten, który gasi pożary. Jest też moim patronem, bo jest patronem przewodników i kiedyś dawno temu ktoś z mojej grupy powiedział mi: pani przewodnik, macie ze strażakami tego samego patrona, bo i przewodnicy, i strażacy lejecie wodę. Coś w tym jest.